Dzień dobry Państwu. Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zdony zapraszają na warsztaty kreatywne. Koniec miesiąca i dzisiaj zbliża się koniec miesiąca. I zaplanowałam właśnie w kwietniu, że będziemy robili kwiatki ogrodowe. Takie, które pojawiają się z dniem pierwszej wiosny. I dzisiaj przyszedł czas na bratki. Tak one będą wyglądać. Ja mam w takim pudełeczku. Oczywiście można zrobić w jakiejś butonierce lub jakimś wazoniku. Przystępujemy do pracy. Rozpoczniemy najpierw od koloru żółtego. Dlatego, że żółty kolor, płatek żółtego tutaj koloru będzie największy. Ja już sobie wcześniej przygotowałam szabloniki, żeby było mi łatwiej i sprawniej to wycinać. Potrzebujemy prostokącik 4 cm na 5 cm. Jeden taki prostokąt. Można sobie odmierzyć to linijką, tak? Ale ja już sprawniej, żeby to było wszystko sprawnie, od szablonu odkładam i teraz z tego prostokąta będziemy tworzyć płatek. Jak on będzie wyglądał? Ja znowu wykorzystam karteczkę. Narysowałam markerem kształt naszego płatka, jak będzie on wyglądał. Otóż składamy ten żółty kolorek na pół długością tutaj. O. I teraz, proszę popatrzeć, czyli to jest nasz prostokąt. Złożyłam na pół i markerem zaznaczyłam łodyżkę i takie półkole. I teraz staramy się uzyskać taki kształt listeczka. Łodyżka i około centymetra ta łodyżka i teraz zaokrąglamy. Z jednej strony i teraz na górze. O, mam. Tak to będzie wyglądało. I teraz naszym zadaniem będzie na górze tego uzyskanego płatka ładnie tak porozciągać tą krepinkę, dlatego że tutaj musi się tak ten płatek nam falować. Tylko górę, tak? Od lewej części do prawej. Góra, sama góra, w palcach rozciągamy. Raz, dwa i taka falbanka się nam będzie tworzyła. To tylko góra, boki zostawiamy. O, i już mam taką falbaneczkę i teraz jeszcze postaram się wyciąć tutaj tą część, ponieważ ten jeden płatek w bratku ma takie, o, jak tu będzie zaokrąglone, to w tej części po środeczku wycinamy takie jak gdyby półkole sobie. O. Ten oto sposób, na tej żółtej części, po środku, wytniemy małe, delikatne takie wcięcie i zaokrąglamy. Nie mogą być takie krawędzie bardzo ostre, tylko zaokrąglone. I jeszcze troszeczkę tu, żeby to bardzo tak falowało nam. I już mam mój płatek. Teraz przygotuję do tego płatka takie, tak jak tutaj widać, jest część fioletową. Ta część fioletowa będzie miała rozmiary 3 cm na 2,5. Znowu szablonik odrysuję, wytnę. I teraz tu z tej strony. Dobrze, już mam. I teraz tą część z tej części również będę składała na pół. I teraz pozwolę sobie może tutaj pokazać, co teraz zrobimy. Będę się starała, markerem narysuję, takie ząbki porobić nożyczkami, tak, tak. Tak jak przy trawce, jak trawkę mamy. O, w ten oto sposób. Takie ząbeczki wycinamy. A dół też musimy taki kształt nadać, jak przy płatku, tak, o, w ten oto sposób. Czyli robię najpierw nóżkę, delikatnie, małą, nacinam, robię półkole i dopiero wtedy, jak już uzyskam półkole, będę starała się robić takie nacięcia. Dobrze. Może nożyczki zmienię. I takie ząbeczki nacinamy, taką traweczkę, a la trawkę robimy. Można tak głębiej, żeby to można było podcinać. Mam jeden, tu drugi.
pomysł zaczerpnęłam ze strony 1, 2, 3 paper. Oczywiście, ale to tam jest inaczej troszeczkę, ale sama technika robienia kwiatka właśnie pochodzi z tej strony. Proszę popatrzeć, mam już i teraz delikatnie te ząbki moje rozciągam. Po to, żeby teraz dokleić do tego mojego tutaj płatka na górze. Użyję do tego kleju na gorąco. Najpierw nóżka. Coś nie chce lecieć. O, dobrze już. Najpierw nóżka. Ostrożnie, bo jest gorące. I teraz boczki. I taki płatek potrzebujemy jeden tylko. Ołek parzy. I z drugiej strony. Jeżeli żółte będzie troszeczkę wystawało spoza tego koloru, to trzeba podciąć żółtą część, żeby to nie wystawało nic. Jeżeli nam coś wystaje, podcinamy. I tutaj mi troszeczkę żółty element wystaje, więc podcinam sobie. O, dobrze, już mam. Proszę, tak wygląda mój płatek. Odkładam. Teraz będę potrzebowała dwa płatki, takie jak tutaj widać, białe i też będzie fioletowa część potrzebna. Więc znowu biorę białą krepinkę, tym razem inne rozmiary, 3 cm na 5 cm. Dwie takie części potrzebuję, dwa takie prostokąciki. I znowu kształt, podobnie jak przy żółtym, składam tą bibułkę na pół, robię łodyżkę i znowu zaokrąglam górę, tutaj boczek, góra ładnie zaokrąglona. Rozkładam i również rozciągam. Karbujemy tak. O, ona fajnie tak nam się faluje. O, już mam. I podobnie teraz potrzebuję, pomieszały mi się wszystkie moje szabloniki, potrzebuję tą część małą, fioletową, tak jak przy żółtym. Czyli 3 cm fioletowa. Już się pogubiłam trochę. Fioletowa część. 3 cm na 2,5. Można od razu wyciąć dwa te elementy, bo będą dwa potrzebne nam płatki. Podobnie robimy te ząbeczki. Czyli składam sobie na pół. Najpierw kształt, czyli łodyżka, taki ten ogonek i półkole. I półkole, ok, mam. I teraz nożyczkami nacinam tą traweczkę taką, delikatnie. Z jednej strony, z drugiej. O. Lepiej głębiej jest naciąć, wtedy ładnie te części nacinane nam się wydostają tam ze środka. Tu i już to. O. Mam, rozkładam i znowu doklejam do tej białej części. I tak postępuję z drugim płatkiem, białym płatkiem. Troszeczkę, o, dobrze, dokładam, sprawdzam sobie, dobrze, i teraz znowu gorący klej, smaruję tu łodyżkę, delikatnie, co to nie chce mi dzisiaj coś tu, o, działać, jest, doklejam łodyżkę, ała, tak, żeby żad tutaj po bokach, z tej strony i z tej, ta biała część nie wystawała, i teraz jeszcze tutaj boczek. Z jednej strony. Oj, chyba już sprzęt się wyczerpał. I teraz z drugiej strony. Można troszeczkę nadciągnąć. O. Jest. Jeżeli coś wystaje białego, podcinamy, bo później będzie to widoczne i nieładnie to będzie komponowało. I tak postępujemy z drugim płatkiem. Ja już mam dwa płatki. Czyli tak, dwa białe, jeden żółty. Teraz potrzebujemy jeszcze dwa fioletowe, tak jak tutaj. Dwa fioletowe, czyli bierzemy, oczywiście kolorystyka zależy od Państwa. Mój może nie do końca jest fioletowy kolor, taki nie różowy, nie fioletowy.
I teraz tak, potrzebujemy dwa prostokąty 3,5 cm na 5 cm. Znowu dwa, tak? Dwa takie prostokąty. Jeden. Od razu można wyciąć dwa. Ja wycinam jeden, bo już drugi mam przygotowany. I podobnie składam na pół karteczkę, ten prostokącik. I tak jak przy poprzednich płatkach robię nóżkę i zaokrąglam tą część. Tutaj i na górze musi być zaokrąglona. O, jest. Rozkładam i znowu górę rozciągam w palcach. Raz i ona ładnie faluje. Dwa. I tym razem przy fioletowym kolorku nie będzie już żadnego tu takiego elementu dodawanego. Czyli dwa takie płatki potrzebujemy. Już mam. Łącznie 5 płatków. Żółty, dwa białe i fioletowy. Teraz potrzebujemy drucik. Drucik florystyczny. Jeżeli mamy cienki, więc składamy na pół. Ja sobie już złożyłam. Splatam, żeby to było bardziej takie stabilne. I teraz najpierw zaczniemy od żółtego płatka. Biorę żółty płatek i tutaj jak jest ta nóżka, to dokleję mój drucik. Troszeczkę wygiąć proszę tą nóżkę, tak żeby stworzyć takie krzesełko jak gdyby. Tu prosto, pod kątem prostym. I teraz na tą nóżkę aplikuję klej. No jeszcze trochę. Nie chcę. No zobaczcie, coś dzisiaj mi ten sprzęt... Aj, tu klej nie dotyka. O, dobrze już. Już odkryłam przyczynę. Jest. Dobrze. I teraz delikatnie dokładam drucik. Chwilę czekam, bo jest gorące. I teraz ten drucik jak gdyby tutaj oplatam tą częścią, co była ta łodyżka taka na początku. I wyginam. Jest. W ten oto sposób. Teraz biała część będzie dotykała z jednej strony, pokażę, z tej strony dokleimy, a drugą z drugiej strony, czyli pod listeczkiem żółtym będzie z jednej strony biała i z drugiej. I znowu delikatnie smaruję klejem przy białym płatku, bo pamiętajmy o wyginaniu. O, zapomniałabym. Będzie po prostu łatwiej doklejać. Dobrze. I teraz tutaj aplikuję klej na tą nóżkę i troszeczkę ten płatek biały musi zachodzić, ojej kochany, gdzieś mi uciekło, musi zachodzić za żółty. Tu zaraz pokażę, jak to ma wyglądać. O, tak? Od drugiej strony w ten oto sposób. Biała część, tu żółta. Z tej strony tak wygląda. Nie wiem, czy to widoczne jest, ale miejmy nadzieję, że tak. Dobrze. I teraz ta biała część jest z prawej strony, teraz pójdzie z lewej strony. I Jezu, są takie nitki, słuchajcie Państwo, przy tych kwiatkach. Jak pociągnę, wszystko mi tu spada. Jeżeli macie gorący klej, to wiecie, o jakich nitkach tutaj mówię. Już nie chcę tak obierać tego, bo... Być na wizji na pewno tego nie widać, ale w rzeczywistości rzeczywiście te niteczki tutaj są. Dobrze. I mocno tutaj dociskamy. Dobrze. Troszeczkę sobie tutaj jeszcze można uformować te listeczki, żeby one w rzeczywistości przypominały nam bratki. Moje bratki są dosyć takie duże, okazałe, ale oczywiście można zrobić je mniejsze. No i teraz tak to wygląda. I teraz czas na fioletową część. Więc znowu pod białą część podkładam i doklejam nóżkę. Znowu wyginam nóżkę, aplikuję klej. Już mam. I doklejamy pod białą część. Jeszcze chwilkę. Dobrze. I teraz jeszcze ostatni płatek. Doklejamy. O.
I ładnie nam się tutaj te płatki tak falują. Tak jakby było to w realu, jakby było to w rzeczywistości. I teraz jeszcze tak. Moje bratki, znaczy bratki mają taki środeczek. Można ten środeczek pokolorować kredką lub też uciąć odrobinę żółtej krepinki. Ja tu mam jakiś kawałeczek, nie za duży. I zrobić z tego maluteńką kuleczkę. Maleńką. Zaaplikować klej tutaj w środek. Mi troszeczkę drucik wystaje, więc go sobie pozwolę przyciąć. O, żeby nie przeszkadzało. I teraz ta kuleczka powędruje tutaj do środeczka. Delikatnie klejem. I tą kuleczkę tutaj umieścimy. Niektórzy właśnie kolorują sobie tą część jakąś kredką, ale ja zrobiłam tutaj skrepinki. O, już mamy. I mój bratek już prawie jest gotowy. Teraz musimy podkleić żółtą, nie żółtą, tylko zieloną tutaj krepinką, takie wykończenie. Potrzebujemy zielony kolor, 4 cm na 5 i podobnie jak wycinaliśmy tą część fioletową tutaj na te płatki, robimy taką ala trawkę. Ja już tu ją mam i teraz tą trawkę doklejać będę pod spodem do mojego kwiatka. Odwrócę i tutaj o. Będę doklejała. Oklejam wokół. Na razie rozprowadzam, a koniec dopiero jak już będzie, dokleję sobie. O, dobrze. I koniec doklejam. Bratki mają jeszcze jakieś małe takie nierozwinięte kwiatki, takie ponczusie. O, tu już jednak środek mi się odkleił, więc jeszcze zrobimy ponczuszki takie małe. Pokażę jak się je wykonuje i połączymy całość. I będzie już koniec. Dobrze, więc na razie ten nasz kwiatek odkładamy na boczek. Teraz tu mam takie małe nierozwinięte jeszcze płatki. Będzie potrzebny drucik, też składamy na pół, też go skręcamy. Bardzo łatwo, prosto się to wykonuje. Potrzebuję teraz żółtej krepiny i teraz wycinam sobie kwadracik 3 cm na 3. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 3 cm na 3. I to samo potrzebuję fioletową krepinkę i też kwadracik 3 na 3. 3 cm oczywiście na 3 cm. Już mam. Składam na pół i tym razem już bez nóżki zaokrąglam tylko od samego dołu. Robię taką jak gdyby kropeleczkę. O. Rozkładam i tym razem sam środek rozciągam. Tak uwypuklam. O. Ten oto sposób. I tak samo postępuję z fioletowym kolorkiem. Ja już mam tutaj i teraz, gdzie ten mój drucik? A, tutaj, dobrze. I teraz rozkładam żółty kolor i smaruję go klejem tutaj na dole od jednego boku do drugiego. Po to, żeby wokół tego drutu owinąć. Wkładam w środek drucik. I normalnie tak jakbym zwijała wałeczek. O, zwinęłam to. Przyciskam, dociskam. Teraz fioletowe podobnie postępuję. Rozciągam tutaj w środeczku. Znowu smaruję klejem od prawej części do lewej. 3 cm na 3 mają te płatki, te, które teraz doklejam. Pozwalam sobie, żeby troszeczkę ta żółta część wystawała spoza tego fioletowego. Płatka, doklejam, dociskam, a łaparzę się strasznie. O, i już tutaj mam tą część. Teraz mój płatek
jeszcze jeżeli jest niewykształcony, to ma troszeczkę zieleni, tak? I ta zieleń będzie też tutaj przy tym pączuszku. Co potrzebujemy? Znowu potrzebuję zieloną krepinę, tym razem 4 cm na 3 cm. Może pokażę, jak to zrobić. Znowu będę wycinała, czyli 4 cm na 3 cm. Takich prostokątów potrzebujemy około 4. I teraz znowu składam na pół i znowu wycinam tą naszą trawkę. Znowu mi się coś ciągnie. Nasza trawka. Nadcinam. Ponieważ tą trawkę musimy troszeczkę zdeformować w palcach. Zaraz pokażę, jak to zrobimy. Nadcinamy. Nadcinamy. O. Tutaj. Wyrywamy te części. Proszę bardzo, tak to mamy. I co teraz robimy? Mówiłam, deformujemy. Skręcam i tak normalnie w palcach, jakbym chciała to zgnieść i wyrzucić do kosza. I rozkładam teraz, troszeczkę ta trawka będzie taka bardziej jakby w realu wyglądała, realistyczna. Rozprowadzam tutaj, rozciągam palcami, żeby te koniuszki były takie bardziej wyprostowane. I teraz biorę jedną traweczkę i oklejam tutaj wzdłuż, troszeczkę niżej, tak żeby wystawał ten pączuś. Obklejam. Ostrożnie, bo gorąco. To jest jedna część. Biorę znowu drugą część. Tak samo postępujemy. Już tu mam przygotowane. I dosłownie pół centymetra niżej jeszcze jedną część doklejam. Jeszcze jedna część. Coś dzisiaj ten klej. O. Pół centymetra niżej. I znowu doklejam. O, proszę. I ta trawka tak ładnie, pod wpływem tego, że tak w palcach ją zdeformowaliśmy, to ona ładnie nam się tutaj układa. Doklejam koniec. I teraz... O, ja zrobię jeden tutaj taki kwiatek nierozwinięty. I teraz bierzemy ten nasz płatek, dokładam tą część, biorę taśmę florystyczną, odcinam sobie nadmiar. Staram się teraz tutaj połączyć. Dobrze. Całość tutaj dokleję, żeby to się wszystko mi trzymało. Dobrze. I jeszcze nasz bratek troszeczkę niżej też ma taką traweczkę. Podobnie jak przy pączku robiliśmy. Już mam wykonaną i znowu tutaj doklejam. Dzisiaj już mam dużo takich elementów wyciętych, gotowych, no bo one tak samo się je wykonuje, tak? Żeby już nie przedłużać transmisji i nie zbyt zanudzać, że to jest non-stop to samo robimy. O, dociskam. Już traweczka nam tutaj ładnie tak odstaje. Nazywam to sobie trawką. Być może jest jakaś fachowa nazwa. Nie skupiałam się na tym. Dociskam. Jeżeli się nam jeszcze rusza, to tutaj spod spodu można zaaplikować troszkę kleju, bo tam jest ta taśma. Dobrze. Jeszcze możemy przygotować taki malutki listeczek. Ja już tutaj sobie go też przycięłam. Tradycyjnie 3 cm na 3 i robimy takie półkole, które już Państwo doskonale znacie. Nóżka i zaokrąglamy. I teraz dokleję sobie taki malutki ten listeczek tutaj do tej części i zakleję to razem jeszcze następną tą ala naszą trawką. I już jesteśmy przy końcu. Tu na dole smaruję klejem. Ostrożnie. Pół centymetra niżej, znowu doklejam, mocno ściskam. Możemy jeszcze troszeczkę tą trawkę powyginać na zewnątrz, ten listek także. I teraz, proszę popatrzeć, ten pączek
wyginam do dołu, przeginam go i mojego bratka również tutaj gdzieś, o, proszę, przeginam, żeby to można było, o, już jest zrobione. Jeżeli mamy ochotę jeszcze zrobić większe listki, to oczywiście można, nadmiar druciku odcinamy i możemy sobie teraz gdzieś to tutaj wyeksponować. Już nie opowiadałam, w jaki sposób robimy pudełeczko, czy tam to, co mamy, czy ten wazonik, ponieważ w zależności od tego, co każdy w domku ma, może włożyć w środek gąbkę florystyczną lub też nawet piasek i w piasek też można powkładać. Korą można wysypać, ja też tutaj mam w środku korę. No i cóż, i moje bratki gotowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następną środę. Dziękuję i do widzenia.